Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś jesteśmy w drodze do Roberta Piotrkowicza, do podwarszawskich Ząbek. Tam zrobimy razem trening. Dzisiaj mi wypadło akurat do zrobienia klatka piersiowa, także Robert, wiadomo, tęga głowa. Mam nadzieję, że też czegoś ciekawego się dowiem. No, na pewno się dowiem ciekawego. Także na pewno będzie fajny odcinek. Zobaczycie być może jakieś nowe, ciekawe patenty. Także zachęcam do tego, żeby od początku do końca obejrzeć odcinek. Porozmawiamy też sobie na pewno w trakcie treningu. To wiadomo, będzie taki trening troszeczkę. Będziemy rozmawiać, bo tyle drogi przejechać i z takim człowiekiem jak Robert Piotrkowicz nie porozmawiać, tylko zrobić trening, to byłby grzech, z którego by się człowiek nie wyspowiadał do końca życia. Także na pewno będzie fajnie. Myślę, że za około, bo już jesteśmy trochę godzin w trasie, za około paru minut, parunastu minut będziemy dojeżdżać już na miejsce. Jak nie widzieliście jego siłowni, to zobaczycie. Ja też nie widziałem, to zobaczę i jeszcze będę trenował. Do zobaczenia już za chwilę. Czołem! Dzień dobry! Jak tam, Broda? Cześć, super! Jak tam? No w porządku, czekam na Ciebie. Chciałem zawsze powiedzieć młody, ale niestety ten sam rocznik, ale starszy miesięcznie. No to tak. Co, dzisiaj klateczkę zrobimy? No chyba tak. Co tam jeszcze z klateczką? Łydeczki na pewno. I łydeczki. Szczuplutkie. O właśnie, tak? Widzicie, muszę łydki poprawić. Jak już mistrz mówi, że muszę łydki poprawić, a myślałem, że są dobre. Żartuję sobie, dobre. O! Dobry znak, to dobry znak. Nie, po prostu jestem tak wielki, że zaraz się siłownia w Ząbkach sypie, jak wchodzę. Dokładnie, to zapraszam do środka. Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy trening z Rafałem. Dzisiaj na tapecie klatka i później dopiero będą łydki. Pierwsze ćwiczenie, taka rozgrzewka, wstępne zmęczenie, rozpiętki na maszynie. Już mamy dwie serie takie rozgrzewkowe za sobą. Została nam ostatnia seria rozgrzewkowa, koło 20 powtórzeń, minuta, półtorej przerwy między seriami. Czyli trzy serie, po 20 powtórzeń, napompowanie mięśni, progresywne zwiększanie obciążenia i jak to ćwiczenie skończymy, przechodzimy do następnego. Także działamy. Amen. Okej. Odrobinę wolniej opuszczaj. O właśnie, tak, teraz dobrze. Tak, trzymaj jeszcze. Nie wypychaj barków do przodu, tak, klatka cały czas z przodu. Wiem, że ciężko, braj czego pomogę. Jeszcze. Dobrze. Okej. Nie boli, mogę już jechać do domu. No, nie tak szybko, kolego. No, 3 po 20 powtórzeń to nie było męczące, także dopiero teraz zaczniemy, przejdziemy do właściwych ćwiczeń. Dzisiaj troszeczkę na maszynach sobie zrobisz dla odmiany. Wiem, że nie lubisz w sieciówkach ćwiczyć, czyli nie lubisz ogólnie maszyn, tylko wolne ciężary, ale tu tak pokażę Ci. Ale te maszyny akurat są jak najbardziej, bo chyba takich w sieciówkach nawet nie ma. Tak, fajne maszyn. Hamery Sevimu, także już takiej starej polskiej firmy, ale naprawdę bardzo dobrze zrobione i nasi wszyscy najlepsi zawodnicy na pewno na tych maszynach zasuwali. Od Piotrka Głuchowskiego przez Słodkiewicza, prawda, także ja też na tych maszynach uwielbiam takie ćwiczyć. Nasze roczniki. No dokładnie tak, masz rację. Dobra, to idziemy do następnego, tak? Jeszcze tylko, że tak wtrącę, jak robicie taką pierwsze ćwiczenie i wstępne zmęczenie mięśni, to nie traktujcie też tego ćwiczenia jako typową taką rozgrzewkę, tylko po tym pierwszym ćwiczeniu, po tej rozgrzewce już musicie
czuć napompowane te mięśnie, na przykład tak jak dzisiaj klatki piersiowej, żeby ten mięsień już był troszeczkę zmęczony, a nie tylko machanie po to, żeby rozgrzać stawy. Stawy rozgrzewaliśmy przed. Tak, dokładnie, ale czucie mięśniowe w następnych tych ćwiczeniach będzie zdecydowanie lepsze, na tym nam zależy, prawda? Jesteś 6 tygodni przed zawodami, czyli nie dźwigasz już ogromnych ciężarów, ale nad tym czuciem, nad tą separacją trzeba pracować i dlatego te 20 powtórzeń, takie mocne przytrzymywanie, pompowanie, ciężar stosunkowo nieduży, bo wiem, że na masie to by ci tu tego stosu zabrakło, jeszcze 20 trzeba było dokładać, prawda? Ale o co innego nam tutaj chodzi. Czyli takie wstępne zmęczenie, dobre wyczucie mięśni i teraz przechodzimy do tych ćwiczeń takich już podstawowych, wielostawowych. Tym razem na maszynach, nie zawsze robisz na maszynach, prawda, głównie na wolnych ciężarach, ale tutaj obiecuję, że na pewno dobrze poczujesz, bo super te maszyny funkcjonują. Super, już nie mogę doczekać, idziemy dalej. Teraz widzicie, Rafał robi drugie ćwiczenie, już to takie podstawowe, wielostawowe. Tu jak możecie zauważyć, każde powtórzenie kończy pauzą na dole i z martwego punktu zaczyna. W ten sposób dużo mocniej mięśnie się napinają. Oczywiście ciężar będzie znacznie mniejszy i znacznie mniej tych powtórzeń wykona, ale za to czucie mięśniowe gwarantuję jest bardzo dobre. Pierwsza seria, jeszcze zostały nam ze dwie, myślę, serie, aż dojdziemy do takiego maksymalnego obciążenia. Myślę, że około 8 powtórzeń będziesz kończył, czy troszeczkę więcej? Tak, staram się poniżej 8, to w ogóle nie schodzić. Tak jest, w tym okresie takim przed zawodami 6 tygodni, tak jak wspominam kolejny raz, to staramy się nie schodzić poniżej tych 8 powtórzeń, no chyba, że ktoś super czuje, że tak powiem, nawet duży ciężar, no to oczywiście nie ma problemu. Zwiększamy sobie delikatnie o 10 kg, ale na tej maszynie trochę jest inne przełożenie, to nie to samo co na sztandze na ławce skośnej, prawda? Tu ten kąt troszeczkę inaczej, zatem każda ręka oddzielnie pracuje, co jest bardzo ważne. Przynajmniej jak 40 sztandierki. No, tak tutaj jest. Ale na masie naprawdę można tu ciężary ogromne dźwigać. Także przede wszystkim fajna maszyna, bo jest bezpieczna. Nie przygniecie cię, prawda? Możesz odłożyć, mięśnie na chwilę rozluźnić, później mocno spiąć, także fajnie działa. To teraz mamy trzecie ćwiczenie, przedostatnie. Zrobimy sobie 4 seryjki po 12 powtórzeń. Na maszynie hammer, na dolną część klatki, tak na podcięcie, na podkreślenie tej dolnej części. No wiadomo, przed zawodami pracujemy nad szczegółami, prawda, separacja dobra. Tu ma być dobre czucie mięśniowe już bez zatrzymywania. Tak jak mówiłem, 12 powtórzeń, minuta, półtorej, tak żeby tylko oddech się ustabilizował i żeby ta pompa jeszcze nie schodziła, prawda, zależy nam na jak najmocniejszym napompowaniu mięśni. No i progresywnie ten ciężarek będziemy sobie powoli zwiększali. No to co, zaczynamy. Trzeba się nauczyć, jednak wyczuć sobie ją jak na tak, chodzi. Dokładnie. Ja na przykład cały czas mówię o tej adaptacji, że swój trening na przykład tak jak na klatkę wykonuję 4, nawet 8 tygodni, ale każdy trening to jest progresja, czyli zmieniam albo obciążenie, albo dodaję serię, albo dodaję liczbę powtórzeń, także każdy ten trening progresuje. Ale dokładnie ja tą samą metodą ćwiczę. Wybieram sobie powiedzmy na barki 4 ćwiczenia i staram się tymi ćwiczeniami tak długo operować, tak długo je wykorzystywać w treningu, póki mam progres siłowy. Jak już widzę z treningu na trening, że nie ma tego progresu siłowego, ani liczby powtórzeń nie mogę zwiększyć, prawda? No to w tym momencie robię drop sety albo przerwy w trakcie serii, prawda? I próbuję na następnym treningu, jak się uda zwiększyć ciężar, to już nie robię tych drop setów, prawda? Tylko zwiększam ciężar albo zwiększę liczbę powtórzeń z tym. Jak zwiększę liczbę powtórzeń, powiedzmy, o 2 więcej niż sobie zaplanowałem, no to zwiększa na następnym treningu ciężar o te, powiedzmy, nie wiem, 2,5-5 kg. I w ten sposób mogę 8-10 tygodni progresować na tym samym ćwiczeniu i nie warto go w ogóle zmieniać. Jakby doskonali się technika, ale cały czas jest progres siłowy, więc będzie progres w budowie masy. Wiadomo, na redukcji się tego tak nie da zrobić. Natomiast jak już doszedłem do jakiegoś maksymalnego ciężaru i rzeczywiście już wiem, że to jest moja granica maksymalna, to w tym momencie dokładam więcej tych takich miniserii, prawda, tych drop setów i nawet 2-3 robię więcej. Ewentualnie jak dalej mi to ćwiczenie dobrze wchodzi, to próbuję jeszcze jedną taką serię zrobić, dopiero 2 docelowe. A wszystkie poprzednie to są
tylko takie pompujące, tak żeby wyczuć ten ruch. Ja od lat tak ćwiczę i zawsze na tym systemem miałem jakby efekty. Nie zwiększałem objętości, że tak powiem, że 3 czy 4 serie do upadku mięśniowego, tylko 3 serie takie z zapasem powtórzeń 5, powiedzmy 3, 2 i w ostatnie już, że tak powiem, do zarżnięcia. Prawda? Staram się zawsze mniej więcej 50% powtórzeń wykonywać taką techniką, nazwijmy to bardzo dobrą, a 50% to już jest troszeczkę zbujaniem ciałem, prawda? Ale cały czas ten mięsień fajnie czuje. Jak zaczniemy tą technikę za bardzo gubić, prawda? No to zaraz kontuzja, zaraz przeciążenie, stawy bolą, ścięgna bolą. Ty coś o tym wiesz, pewnie miałeś kontuzję. No wiem, miałem trochę kontuzji, czy tam zerwany triceps, czy biceps, ale to dopiero było po 15 latach bardzo intensywnych treningów, prawda? Pewne niedopatrzenia w tym początkowym okresie na wolnych ciężarach, zbyt duże te ciężary, prawda? Zbyt duży, że tak powiem, progres, zbyt dużo szarpania i nie zwracanie uwagi na technikę, tak jak robię to teraz. Oczywiście jakaś osoba, powiedzmy taka początkująca, może mówić, że ta technika to tak nie za bardzo u mnie jest, ale to jest moja dobra technika. Ja wiem, dokładnie, jak mam czucie i nie... Dokładnie, jak mnie nie bolą te stawy czy tam ścięgna po treningu, znaczy, że wszystko z techniką było w porządku. Weszło, mięsień był napompowany, czuję 2-3 dni tą obolałość mięśniową, to jest bardzo ważne. Teraz taka moda panuje, że wcale nie trzeba tej pompy mięśniowej mieć na treningu, żeby był progres. Guzik, prawda? Dokładnie, tak. Wiem to i sam, i zawodnicy, od których się uczyłem, mistrzowie, że ta pompa mięśniowa na treningu musi być. Oczywiście. Nie doładujesz paliwa, nie doładujesz składników, bo jesteś z krwią, nie będzie pompy. Jak nie ma napompowania mięśniowego takiego, znaczy, że nie czujesz tego ćwiczenia odpowiednio, nie potrafisz tej krwi napompować. Oczywiście jak ktoś robi 1, 2, 3 powtórzenia czy 4, no to nie będzie miał tej pompy, ale trening kulturystyczny polega na tym, że tych powtórzeń się robi w zakresie przeważnie 8-10, prawda? Czasami 6-12, ale to jest najlepsza liczba, te 8-10 powtórzeń, żeby budować masę mięśniową, uzyskiwać tą pompę mięśniową. Dlatego wszyscy najlepsi kulturyści, czy zawodowi, czy nawet amatorzy w takim zakresie ćwiczą. Troszkę inaczej tam jest z nogami, z łydkami, bo tych powtórzeń czasami można więcej wykonywać, ale kulturyści nie ćwiczą poniżej 6 powtórzeń właściwie, chyba że mają okres jakiejś takiej budowy masy mięśniowej krótki, 4, powiedzmy 6 tygodni, ale gdyby dłużej tak ćwiczyli, to zaraz stawy powysiadają niestety, prawda? Chyba że kochacie tak trenować, to zróbcie chociaż sobie 1-2 ćwiczenia, a reszta to już w dużym zakresie, duża liczba powtórzeń, mniejszy ciężar, pompa. Wtedy stawy zaoszczędzicie, mięsień będzie spompowany i wszyscy będą zadowoleni. A my będziemy kolejne ćwiczenie. Tak, teraz zrobimy sobie rozpiętki tutaj na bramie, no takie znane ćwiczenie, ale ty będziesz je wykonywał z takim dociskaniem, prawda, mocnym zatrzymaniem na końcu. Troszeczkę te rączki są niżej tu opuszczone, żeby wiesz, nie ciągnąć z samej góry, bo troszeczkę wtedy obciążamy za bardzo staw barkowy, a trzeba go szanować, tym bardziej, że jak ćwiczysz, powiedzmy, wiatrak gdzieś tam wieje, prawda, stawy są odkryte, to trzeba je szanować i za bardzo nie szarpać, nie rozciągać. Nie było filmu, to bym się ubrał, a tak? No tak, ale na wasze potrzeby, że tak powiem, rozbieramy się tutaj przed wami, żeby trochę tych mięśni było widać, a nie tylko same koszulki, tak jak u mnie. No dobra, zaczynamy. Tak, na razie mało obciążenie, tylko tak na wyczucie i dopiero w drugiej, trzeciej, czwartej serii troszeczkę podbijemy. Teraz przy tym obciążeniu to może jeszcze tego nie czuć, ale zwróćcie uwagę, jak robicie też to ćwiczenie, to trzymanie na ułamek sekundy w tej fazie. Jak już potem ten mięsień jest zmęczony, ten ciężar jest trochę większy, to tutaj przytrzymanie tego ciężaru to ograniczenie na sumę. Tak, dokładnie. No, w tym ćwiczeniu ważne jest to i to ćwiczenie dlatego tak fajnie czujesz, że ta pompa jest, prawda, że maksymalnie skracasz ten mięsień piersiowy, prawda, dlatego że ręce przybliżasz. Przy wyciskaniu sztangi nie ma tego skrócenia i tej pompy zazwyczaj tak silnej, aż nie będzie. Trzeba wtedy było więcej powtórzeń zrobić, a tu zrobisz nawet 4-5 powtórzeń, już ten mięsień jest napompowany, prawda, bo jest maksymalny skurcz i bardzo fajne, mocne rozciągnięcie. Oczywiście jak tu się ciężaru dużo nie dźwiga, no to ćwiczenie nie będzie na masę, bardziej takie rozciągające, prawda, separujące mięśnie i bardzo dobrze takie na wyczucie, ale na koniec treningu, jak już jesteś porządnie zmęczony, idealnie się nadaje, żeby ten glikogen do końca zużyć, prawda, lepiej poczuć jeszcze i fajnie wyseparować i dzięki temu to prążkowanie będzie na scenie widoczne, jak znalazł, prawda?
Tutaj ważne jest, żeby cały czas klatkę trzymać z przodu i barki troszeczkę z tyłu, bo jak za bardzo te barki wypuścimy do przodu, to one przejmą pracę, już niestety tego czucia mięśniowego nie będzie tak wydatnego. O właśnie, dokładnie, w ten sposób jest oszukiwanie samego siebie. Na się wodzie, a depci, byle ten ciężar podnieść i tu, prawda, żuruję. Tak, owszem, wtedy jest jakaś tam progresja ciężaru, ale nie wchodzi w ten mięsień, na którym pracujemy, prawda? I potem rozczarowanie, bo PCA nie pomaga, bo nic nie pomaga. Bo... Tak jest, to, dokładnie. Jakieś tam badania wskazują, że nie działa suplement, prawda? I zwalanie winy na suplementy, a trening to jest takie opieprzanie się po prostu, prawda? No dzisiaj ten zła trening technika. To w ogóle jest tak traktowany, powiedzmy, 60% czy tam... 70, nie, 100% musi być trening. Jest zaniedbywany ten trening, tak mi się wydaje, na suplementację, na to odżywianie też jest oczywiście bardzo ważne odżywianie. No tak. Tam różne cuda, a trening to tak przyjść, pomachać, trochę w Instagramie posiedzieć i tak dalej. No takie czasy, no. Takie czasy. To już ostatnia seria będzie, tak? No zawsze robisz wykroczno-zakroczne, tak jest stabilne najbardziej. Pozycja, tak, dokładnie. Ja już tam nie biorę raz jedną, raz drugą, można by się bawić. Ja mam lewą z przodu i z lewą z przodu robię po prostu, tak? Oczywiście w tym ćwiczeniu, jak ktoś chce się pobawić, żeby to ćwiczenie działało albo na dół, albo na górę klatki, ewentualnie na środek, no to zmienia ustawienie dłoni w końcowej fazie, prawda? Trzymając nisko przy pępku będziemy działali głównie na dolną część klatki piersiowej, trzymając na środku na środek, bardziej do góry, w stronę brody, wtedy górna część będzie pracowała. No ale tutaj akurat na środek przyjęli, więc cała klatka mniej więcej jednakowo pracuje, tak? Jeszcze zrobimy jedną serię. Jeszcze jedną? Okej, okay, no tak, w trakcie treningu ta ilość serii, że tak powiem, jest trochę taka płynna i w zależności od tego, czy, czujesz siłę, pompę, prawda, fajnie wchodzi, to znaczy, że jeszcze można. Jak w tej serii zrobiłeś i czujesz, że ta pompa już jest trochę mniejsza, znaczy, że trzeba to ćwiczenie kończyć, prawda, bo nie wchodzi Robert tak. Jest dobry w maratonach, jak widzieliście na pewno ten film o bicepsie, także kończymy to ćwiczenie na klatkę i zaczynamy od nowa znowu. Tak jest, dokładnie. Dobrze, to już klata spompowana, tak? Godzina treningu już, nie, godzina nie, 40 minut raptem. To u mnie byłaby godzina, 15 minut te same ćwiczenia, ale ja lubię dłuższe przerwy, także nigdy tych przerw nie traktowałem jako kluczowego czynnika jakby w treningu. Ta gęstość treningowa dla mnie nie jest najważniejszą rzeczą. Objętość, tak jak powiedziałem, też nie jest najważniejszą rzeczą, chociaż czasami tą objętość zwiększam, natomiast ta intensywność treningowa, ciężary, prawda, i robienie tej ostatniej serii do załamania mięśniowego, jeszcze kilka takich drop setów. Ja zawsze preferowałem tą metodę. Może nie zawsze na początku, jak byłem debiutantem, prawda, to jeszcze w ten sposób nie ćwiczyłem, ale już po dwóch, trzech latach już właściwie na ten styl przeszedłem takich drop setów. I to mi się, że tak powiem, najlepiej sprawdzało. Starałem się korzystać, że tak powiem, z takich filmów jak Blood and Guts, prawda, z Dorianem Yatesem, z tym, że tam miał partnera treningowego. Ja takiego niestety partnera dobrego nie mam, który by takie miał wyczucie, więc musiałem sobie w trochę inny sposób radzić, Mieszka prawda? Daleko. No właśnie, no tak. Tutaj w Warszawie niestety zbyt dużo jest takich, że tak powiem, leszczy, tak? Nie ma takich zawodników ciężko trenujących, gdzieś tam są, nie wiem, w Poznaniu słyszałem, nie wiem, gdzieś tam w Gdańsku i tak dalej. W Sulechowie też słyszałem, że jakiś taki dzik jest, chce mnie tu odwiedzić, ale tak obiecujesz drugi, trzeci rok i... Tam podejść o tej sztangierki. I niestety nie chce mnie odwiedzić. Ma tam jakieś te sztangierki, słyszałem, 60 na siłowni i tam nimi macha po 15 powtórzeń, ale tu się boi przyjechać. Mam tu takie 80, setki wypieszczone, czekają na niego, ale obiecuje, chwali się i mówi, że cały czas to... A to w formie jest, a to na masie, a to przejedzone. Tak jest, także jak słyszysz, Piotrek, to zapraszam tutaj. Dam ci taki wycisk, że już będziesz mnie nigdy już więcej nie odwiedzisz, tak? Chyba Achillesa nie czuć, no bo to małe szarpnięcie i później, wiesz, to boli jednak. A to ścięgno jest wyjątkowo słabo ukrwione, więc później regeneruje się dosyć słabo, więc musimy uważać, żeby nie przesadzać, za bardzo nie oszukiwać z techniką. Także na razie ciężar oczywiście malutki, chodzi tylko, żeby tam ta krew dopłynęła i zaraz sobie tych kółek więcej dorzucimy. A powiem wam, że ta dwa kółeczka, 25 powtórzeń, no i nie tak. Powiem, żebym
nie poczuł. W łydce najważniejsze jest to, jak ćwiczycie, żeby doprowadzić do tego palenia mięśniowego, prawda? Ciężar ma być tak dobrany w kolejnych seriach, żeby tak się mieścić między 25 powiedzmy, a 12 powtórzeń. Zwiększamy sobie ciężar progresyjnie, prawda? Natomiast każdą serię właściwie wykonujemy do takiego palenia mięśniowego i ten ruch coraz bardziej skracamy. I dopiero kończymy tak naprawdę serię w momencie, kiedy tą łydką nie potrafimy stopą w ogóle żadnego ruchu wykonać, prawda? Jest on dosłownie minimalny, prawda? I wtedy na chwilę zatrzymujemy. Jak ktoś, że tak powiem, ma mocną psychikę, to w tym bólu wytrzyma jeszcze powiedzmy 10-15 sekund i dopiero później odkładamy, że tak powiem, prawda? Jak ta łydka pali, no to wtedy ona będzie rosła. Jak nie ma tego palenia, to ona nie będzie rosła, bo cały czas ją wykorzystujemy chodząc kilka tysięcy kroków dziennie wykonując, prawda? Więc ona na takie, że tak powiem, mało intensywne ćwiczenia jest odporna i na pewno w tym momencie nie urośnie. Także żeby urosła w ogóle, no to trzeba w ten sposób ćwiczyć. Na pewno dwa lub może nawet trzy razy w tygodniu, najlepiej na początku treningu. No i wtedy urośnie, kiedy ogólnie waga ciała będzie rosła, prawda? Jak na redukcji trenujemy nawet tak intensywnie łydkę, to ona nie urośnie, ale troszeczkę ją tam wyrzeźbimy i będzie ładniej, fajniej wyglądała, prawda? Natomiast na masie, jak chcecie łydkę poprawić, no to 2-3 razy w tygodniu właśnie dwa ćwiczenia sobie wybierzcie na treningu, na następnym treningu trochę zmieńcie te ćwiczenia, prawda? I z progresją od 25 powtórzeń do 12, prawda? Z tym takim mocnym paleniem mięśniowym i wtedy ona musi urosnąć. Jak nie urośnie, to znaczy, że już taki gen i można rękoma machnąć i w ogóle jej nie ćwiczyć po prostu. Kupicy, szachy. Tak jest. Posłuchaj, dama. No posiedziałeś sobie teraz, to teraz sobie poleżysz za to. I tylko łydeczki popracują. To idziemy do następnego ćwiczenia. Tak, wyciskanie na suwnicy skośnej. Także dzisiaj z wolnymi ciężarami nie ćwiczymy, tylko na maszynach, ale wchodzi może nawet lepiej. No powoli spacerujemy, idziemy. Idealne do robienia łydek, cienka podeszwa. No, wiesz, jak to mieć fajnych kolegów, dobrych kolegów w Stanach. Okej, dobrze. Tu pamiętajcie, żeby nigdy kolan nie prostować, bo inaczej niestety ścięgna wam wysiądą. Achilles też dostanie po tyłku. No i dobrze, tu też tak 25, może do 15-12 zejdziesz, jak ten ciężar zwiększymy powoli. No tak po kółeczku nie liczymy kilogramów, bo tu nie ma co liczyć. Pojedynczych kilogramów. Kulturysta liczy tylko plate, ile jest placków. Widzicie, jak trenują ludzie w sobie. Tak jest, dokładnie. Nie ma to tamto, trzeba doładować. Mogą być krótsze, no chyba, że taką, wiesz, oszałamiającą pompę masz, że po prostu łydką ruszyć nie możesz, ale jak wiesz, jak czujesz, że już możesz tam coś zrobić, no to działamy dalej, tak? No, tak, dokładnie. No też właśnie ważne te suwnice, żeby były pod takim kątem mniejszym niż 45 stopni, bo jakieś 45 stopni, to niestety ten ruch już nie jest taki tak dobrze odczuwalny. No to już nie zwiększamy obciążenia, bo progresja zmęczenia tym razem jest. Nie ciężaru, tylko progresja zmęczenia, więc... Coś się dzieje. Jeszcze jedną sobie wykonamy. I tak masz te łydki duże, ale no powiedzmy, że... Niech sędziowie je widzą, że są ogromne po prostu, tak? Tak jest na scenie, żeby wyglądały, jak dotkniemy, to... O właśnie. Iluzja, kulturystyka to jest iluzja. Tak też jest. Między innymi właśnie... Będzie dobrze. Ale i co start, zawsze inaczej i zawsze organizm też inaczej. Tak, dlatego trzeba eksperymentować cały czas, aż wreszcie trafimy po jakimś czasie na ten swój, że tak powiem, klucz tak, do sukcesu. Tu fajnie się rozciąga. Dobrze, ostatnia seria teraz. 12-15 powtórzeń, tak sobie planujemy. Kolana lekko zgięte, prawda? Nie za bardzo rozciągamy tu achillesy. Także pod kontrolą cały czas ciężar.
i troszkę pomocy na koniec się przyda, ale w fazie negatywnej już sam. Okej. Okay. I to było, prawda? Tak jest. Teraz trochę porozciągać tylko łydki, żeby nie były takie za stałe, żeby za bardzo się nie skróciły, bo później przy przysiadach trzeba robić przysiady na palcach, bo inaczej się nie da. Drugo. Ach, to rzeczywiście z wyczuciem, bo musimy baganu narobić. No tak, dokładnie. No to Rafał już jest po treningu, prawda? Klateczka, łydki załatwione, także teraz pozostały jeszcze w tym tygodniu 4 treningi, prawda? Robisz, zdaje się, 5 treningów w tygodniu, tak? Na 7 dni. I aerobów teraz codziennie już codziennie. Pewnie. Po ile minut? Ja jestem akurat takim szczęśliwcem, że robię po 45 minut maksymalnie. W swojej karierze, że tak powiem, robiłem 50 minut maksymalnie dziennie, także... No tak, jak ma się ten metabolizm dobry, bo dieta jest dobra, dopięta, po treningu białeczko koniecznie z BCA i nie wierzcie tym osobom, które mówią, że BCA nie działa. Z białkiem na pewno działa. Także nawet ja tutaj się odniosę do tych komentarzy, ktoś mówi, takie ilości BCA, kogo na to stać? I w ogóle, słuchajcie, jak chcemy uzyskać jakieś efekty z suplementacji, wiadomo, że jak będziemy się bawić, oczywiście to wszystko jest dostosowane do wagi ciała, wagi ćwiczącego. I stażu oczywiście i też. I stażu, jak najbardziej tak. Zawodnik tego białka czy tych aminokwasów potrzebuje troszeczkę więcej niż osoba trenująca rekreacyjnie, ale nie ukrywajmy, czy izolat, czy BCA, czy różnego rodzaju suplementy, jak będziemy się bawić łyżeczką od herbaty, żeby, bo daliśmy troszeczkę więcej pieniędzy, bo wiadomo, im większa cena, no to też na pewno będzie lepsza jakość. No ale jak zaczniemy oszczędzać, nie da się tutaj zaoszczędzić, bo na pewno nie uzyskamy tego efektu, tego suplementu. No tak, jak kogoś nie stać, to sobie kupuje po prostu tańsze białko, ale też dobre, dobrej firmy. To trzeba zaznaczyć, żeby tak to jest. Nie był jakiś szajs, który się po prostu nie rozrabia. Później mamy przysłowiowe bąki albo jakieś problemy, prawda, właśnie. Inne. I dodatkowo na pewno kreatynę kupujemy. No to są dwa podstawowe suplementy, a reszta to już jest tylko jako taki dodatek, prawda. Kogoś stać, ma pieniądze, chce na coś wydać na siebie, prawda, i mieć jakąś tam z tego satysfakcję i efekty, okej, wydaje, jeżeli nie, no to wystarczy to białko kreatyna, prawda? I na pewno ty po treningu te dwa suplementy spożywasz. Oczywiście. Co tam jeszcze, no to wiadomo, że aminokwasy rozgałęzione, prawda? Jakąś może argininę, tak? Później, czy może już teraz węglowodany, nie zaglądam tam, jak to u ciebie teraz wygląda. Teraz akurat węglowodany tylko spożywam w czasie treningu nóg i to tylko jest 20 gram. Aha. Czyli ta duża grupa mięśniowa dosyć ciężka. Tak, żeby ten cukier cały czas był w miarę wysoko. To są żeby... treningi, więc tylko jeszcze przy nogach używam, a tak to jasne. Już skarbo 6. A później kiedy posiłek po takim szejku? Wypijam szejka, idę się kąpać. Ja mówię, teraz to zawsze chodzę głodny, także już się nie mogę doczekać, kiedy zasiądę. Czyli od razu. Standardowo miski. Jakiś ryż będzie, prawda? No bo to... Dzisiaj wyjątkowo będzie indyk, ryż i warzywa. Okej, no to tak po treningu idealnie. Fajnie, fajnie, bo przerzuciłem się teraz z kurczaka na indyka. Nawet powiem Wam bardzo prosty przepis, jak szybko to można zrobić. Teraz u mnie jest to około prawie kilograma tego mięsa wychodzi dziennie. No wcale niedużo, uprzedzam, bo kilogram niektórzy, o Jezu, kilogram mięsa. Nie, to jest 220 gram praktycznie na posiłek wychodzi, także co to jest tego mięsa. Ale fajnie, bo zawsze panią każę zmielić tego indyka. Mam zmielone mięso, fajnie doprawione z różnymi rodzajami, jeszcze tam może rzucę warzywka. Na patelnię to wszystko jest odmierzone, razem robię takie, prawda, to się zrobi... Duszone, takie nie takie, smażone, takie tylko duszone. Takie grudki, że to potem z ryżem jak się wymiesza, wszystko jest wyliczone, to no, wchodzi idealnie. Nie trzeba rzuć tej piersi kurczaka, także no tak, dla bo mnie to coś innego zawsze taka odmiana. Rzeczywiście jak podeszwa, tym bardziej, że nie je się od razu po przyrządzeniu zazwyczaj, tylko gdzieś tam w pudełku się to nosi, dokładnie, prawda? Dokładnie, jak to jest odgrzane, nieraz też mikrofali, to wiadomo, to jedzenie inaczej smakuje niż na patelni albo świeżo zrobione, ale... No tak. Ale to jedzenie służy nam tylko do osiągnięcia celu. Przyjdzie czas, to się będziemy delektować jedzeniem, bawić kubki smakowe, a teraz to jest tylko element do tego, co chcemy osiągnąć. Mhm. Tu wspomniałeś o mikrofalówce, może to taki wtrend tylko, ale ja już od ładnych paru lat mikrofalówki nie używam, dlatego że niestety to jedzenie z mikrofalówki jest dużo bardziej jałowe i dużo gorzej przyswajane. Dlatego, że niestety mikrofala działa negatywnie na cząsteczki wody i powoduje tam przesunięcie między atomami i ta woda niestety nie nawadnia organizmu, tylko odwadnia. A w każdym mięsie czy w ryżu ta woda się znajduje, prawda? Jeżeli będzie suchy produkt bez wody, on nie będzie przyswajalny, prawda? Więc musi być przy okazji woda. Oczywiście można tą wodę sobie popijać, ale tak jak mówię, i tak w tym produkcie znajdują się te cząsteczki już niestety zmienione przez fale w mikrofalówce.
mikrofalówce i one nie będą przyswajane. Spróbujcie mikrofalówce podgrzać wodę i później podlewać tylko tym jakąś roślinę. Gwarantuję, że w ciągu tygodnia uschnie, prawda? Czyli to samo jest jakby z jedzeniem. Tu co do jedzenia, to są, że tak powiem, różnie to wpływa na różne, że tak powiem, makro i mikroelementy w jedzeniu, ale też ogólnie rzecz biorąc na pewno nie poprawia, że tak powiem, przyswajalności, więc z tego względu ta mikrofala ja zacząłem używać, żeby odgrzewać posiłki po prostu parowaru, prawda? I w parowarze po prostu odgrzewam. Jest i dużo tańsze od mikrofalówki, możemy sobie na siłowni go postawić, za 100 zł to nie jest duży wydatek, prawda, i wtedy odgrzewać. I to trwa dosłownie no 5 minut, no w mikrofalówce może to będą 2 minuty, jakaś tam oszczędność czasu, ale posiłek tak. Jest i bardziej taki soczysty, bardziej wilgotny i na pewno dużo lepiej przyswajany niż mikrofali, prawda. Także nie polecam mikrofalówki, oczywiście mogą znaleźć jacyś tam przeciwnicy mojego twierdzenia, ale ja, ale że tak powiem, już troszeczkę z teorii liznąłem na ten temat i wiem, że tak powiem, swoje i zdania specjalistów też są tu podzielone. Ja preferuję tych specjalistów, którzy jednak twierdzą w ten sposób. Ale wracamy do tematu. Ile czasu do zawodu zostało? Na dzień dzisiejszy to będzie około 5,5 tygodnia do pierwszych zawodów, jeżeli zdąży mi się, uda mi się. I gdzie to będą zawody? W Polsce na razie? Czy? Tak, w Polsce to będzie tam Diamond Cup w Katowicach. A zdaje się, kto tam przyjedzie? Dokładnie, dlatego chcę uszykować tą formę 2 tygodnie wcześniej przed Mistrzostwami Polski. Żeby uścisnąć tak jak ja kiedyś Arnoldowi rękę, prawda? Jedyna okazja. To była ta ręka? Tak jest, dokładnie, także już jesteś o jeden uścisz dłoni od Arnolda, prawda? A być może już będziesz bezpośrednio, także... Zastanawiam się, żebym miał tylko pusty żołądek i puste jelita, bo jak zobaczę Arnolda, to wiadomo, to jest taka ikona kulturystyki. Od niego praktycznie u nas wszystko się zaczęło, jak oglądaliśmy filmy, prawda, Komando, Terminator i tak dalej. A teraz uścisnąć takiego człowieka rękę. Ty już to przeżyłeś, mam nadzieję. Przeżyłem, że... ostatnio dostałem od niego zaproszenie też oczywiście od Federacji FBB na zawody Arnold Classic, ale z różnych względów jednak sobie te zawody odpuszczam, trochę nie w terminie, że tak powiem, taki co mi pasował, ale no, skupmy się tutaj, czyli w Katowicach za 5,5 tygodnia. Jeżeli wszystko będzie, tam można wygrać kartę pro w twojej kategorii. A w jakiej kategorii startujesz? Ja startuję w kulturystyce klasycznej powyżej 180 cm. To jest moja teraz w tym sezonie kategoria, w której startuję. I jaką tam wagę możesz mieć przy twoim wzroście? Przy moim wzroście 1,84 m mogę maksymalnie mieć na weryfikacjach 93 kg. 93 kg. Raczej dosyć łatwo uzyskasz tą wagę. Tak. Trochę się pogłodzisz, trochę odwodnisz, prawda? Walczę o ten limit, walczę, nie powiem, że... Ale za to później będzie ładowanie, tak? Waga będzie na pewno w piątek, a start sobota czy niedziela, już wiesz? Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to jest. A dobrze by było, żeby było w niedzielę, tak? Bo masz jeden dzień dłużej do ładowania, prawda? To by było naprawdę super, bo rzeczywiście jak są w piątek weryfikacje, jeszcze się przedłużają, te weryfikacje nieraz skończą się 20 godzina, a wcześniej rano, zazwyczaj moja kategoria wychodzi w godzinach gdzieś do południowych, no to nie ma za dużo tego czasu na to ładowanie. I, no i na pewno jest gorzej niż to na przykład mają kulturyści w wagówkach, gdzie to ładowanie jest parę dni. No tak. No to będą zawody międzynarodowe, więc na pewno nie będzie łatwo. Oczywiście życzę wygranej, prawda, no bo... że tak powiem, z taką motywacją najlepiej jechać na zawody. Jak uda ci się wygrać, a mam taką nadzieję, no to wtedy tylko startujesz w Open i pierwszych trzech najlepszych z kategorii, a zazwyczaj z tej kategorii najwyższej, tam gdzie w czołówce są ci zawodnicy, pierwszych trzech dostaje karty prestiżowe Elite Pro, prawda? Czyli już wtedy startujesz tylko ze śmietanką i z taką elitą tych, że tak Trzeba powiem... wypić za to. Tak jest, tych amatorów, także jest o co powalczyć, prawda? No, także to życzę powodzenia oczywiście. A co później, jeżeli te zawody już przejdą, to na pewno jeszcze coś dalej planujesz? Mistrzostwa Polski Weteranów, to jest też 19-20 października. 19-20, no i na jednych i na drugich się zobaczymy, bo ja tam ze swoją ekipą będziemy brązowili zawodników i tam ich dopieszczali, żeby jak najlepiej na scenie wyglądali, prawda? Także te zawody będą gdzie? Te zawody będą w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzowie, no tak, no to już... Po raz kolejny może być odbywają. Następnie będzie listopad, tutaj jeszcze nie wiem, ale fajnie by było przed grudniowym startem i jeszcze jakieś zawody zaliczyć, tam też coś ma się pojawić.
Jeszcze dokładnie nie wiem, też z Hubertem muszę to ustalić. Gdzie tam jak już wygrasz tą kartę Prof. Katowizak, to na pewno tych zawodów jeszcze tam będziesz miał do wyboru wtedy już dużo i warto od razu, że tak powiem, iść za ciosem. A jeżeli nawet by się nie udało, odpukując niemalowane, no to jeszcze tych zawodów amatorskich jest tak dużo, że na pewno masz gdzie startować i nie ma co tu się spieszyć, bo twój staż aż taki długi nie jest, mimo że jesteś już weteranem, ale... W tym roku zacząłem startować po 25-letniej przerwie. I... No właśnie, czyli ponownie jesteś debiutantem, tak, ponownie w tym roku. Debiutantem, fajnie ten sezon, ta połowa powiedzmy sezonu fajnie wyszła, no i liczę, że końcówka będzie jeszcze lepsza, bo docelowe zawody, jakie się szykuje, no to w grudniu Mistrzostwa Świata. W grudniu tego roku tego Mistrzostwa roku. Świata w kulturystyce klasycznej, tak jest. Gdzie się odbywają? W Hiszpanii? Miały być w Grecji, ale są w Hiszpanii, w przepięknej miejscowości, nie chciałbym tutaj pomylić na te, tam taka nazwa jest, zawsze zapominam, ale w przepięknych scenerii, bo tam same są zabytki rzymskie i tak dalej, no cudownie, także fajnie by było stanąć na tej scenie. Fajne wakacje przy okazji będą. Fajne przed samymi świętami. Może ferie prawie, że no tak. Także to jest moja taka ostatnia impreza w tym roku. No to będziemy na pewno śledzili i być może nawet z niektórych zawodów będziemy robili relacje jakieś, prawda? Ty być może w roli reportera będziesz też występował, prawda? Jak będziesz miał siłę oczywiście i troszkę czasu powiedzmy. Także będziecie mieli relacje na żywo z zawodów tam, gdzie będzie Rafał występował. Ja przy okazji też gdzieś tam do kamery na podejdę, parę słów powiem. Jak to wygląda to malowanie i tak dalej, bo niektórzy może tego nie widzieli, także będę ubrany. Tak, pokażemy gołe tyłki i dla niektórych gołe cycki, tak? Jak ktoś będzie chciał zobaczyć. Także zobaczycie, jak to wszystko wygląda, jak zawodnik się czuje, prawda, przed weryfikacjami, na weryfikacjach, jak się czuje już na zawodach i jak schodzi z medalem jako zwycięzca ze sceny. Tak, i oczywiście z uściskiem dłoni samego Arnolda. Ojejku. Myślę, że to jest motywujące też między innymi, no bo to i nie jest to już młody człowiek i ikona tego sportu chyba największa, no i przyjeżdża tutaj do nas, że tak powiem. No to... I to chyba po raz pierwszy, z tego co wiem, to chyba po raz pierwszy do Polski. Pierwsza no, ja nie miałem okazji go spotkać i nie słyszałem, więc zdaje się, że tak. No, on kiedyś ostatnio... u mnie był na chwilę, ale to... A tak, ale to tak, prywatnie samolotem podleciał i tak dalej. Dobrze, no to tyle z dzisiejszego treningu. Piszcie, czy chcecie jeszcze więcej treningów z nami obejrzeć, jakich grup mięśniowych, to postaramy się w pierwszej kategorii, w pierwszym rzędzie, że tak powiem, te treningi nakręcić. Jak będziecie mieli jakieś pytania do nas, ciekawe pomysły, co mamy wspólnie nakręcić. Też planujemy z Robertem taką dyskusję na różnego rodzaju tematy, także jak macie jakieś pytania, śmiało możecie w komentarzach zadawać te pytania, my na pewno te konstruktywne spiszemy. Jasne, i zrobimy taką lożę szyderców, prawda? I będziemy szydzili sobie z różnych ikon, że tak powiem, tego sportu. No i w ogóle, że tak powiem, z tej naszej branży fitness i kulturystyki, tak? Nawiasie mówiąc, ale to naprawdę, no żeby było miło, przyjemnie, tak żebyście poznali od tej drugiej strony również ten tak, dokładnie. Wspólny... Nie wszystko na poważnie, tylko trochę z uśmiechem na twarzy i, że tak powiem, z jakimiś zabawnymi gagami, informacjami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować 7 Nutrition, ciskać dzwoneczek, także jak pojawi się najnowszy film, zawsze będziecie na bieżąco. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.